Elektros, jednej z stacji informacyjnej. Rozstawiają kamery, tutaj się rozsuwa talerz, prawda, do transmisji satelitarnej. Cześć, nazywam się Bartek i jestem mistrzem gry. Gry fabularne są grą towarzyską, w której gracze spotykają się razem z mistrzem gry i wspólnie starają się stworzyć fajną historię, w przypadku Europy rozwiązywać konflikty. Jestem narratorem, jestem reżyserem, bardzo dużo roli. Odgrywam również postacie bohaterów niezależnych. Czy jest to trudne? Nie. No droga pani, przecież musi pani w jakiś sposób skomentować tę wielką katastrofę budowlaną. Proszę pana, na razie nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne, jakie panują na tym świecie. Mimo tego, że żyjemy w zgodzie z naturą, to ona jest nadal nieprzewidywalna. Hej, ja mam na imię Aga. Mam tutaj przed sobą kartę postaci. Ja stworzyłam sobie kartę psychologa, ponieważ bardzo pociąga mnie zagadnienie psychologii, a dzięki tej grze mogę się poczuć jako właśnie taki psycholog lub jakakolwiek inna osoba, którą bym sobie wymyśliła. I mimo tego, że na co dzień jestem dosyć taką roztrzepaną osobą, to no i obawiałam się, jak to będzie, tak, mając tutaj przed sobą jakieś techniki negocjacyjne. Ale ta gra jest tak zbudowana, że naprawdę nie czułam żadnej presji, czułam się bardzo fajnie i poczułam też, że ten świat takich większych spraw nie jest wcale taki straszny. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, jak najbardziej wiatraki spełniają wszystkie normy, stawiając te wiatraki, nastawiliśmy się na taką ewentualność, że może dojść do chwilowych, tymczasowych braków dostaw energii elektrycznej, więc również jesteśmy przygotowani na tę sytuację. Będą dostarczone agregaty, więc jak najbardziej będzie. Czy była sytuacja, gdzie ludności został odcięty prąd w wyniku awarii wiatraka, więc trzeba było wymyślić alternatywę, żeby rozwiązać tę sytuację. Gra jakby uczy nas szybkiego myślenia w krytycznych sytuacjach, gdzie trzeba podejmować szybkie decyzje. Już było wszystko zapisane w umowach, które będą chcieli dostać się prąd umowy, które zakładają to właśnie, że jeżeli w przypadku, kiedy nasz prąd nie dociera do mieszkańców, jak najszybciej staram się przynieść agregator. Cześć, nazywam się Bartek, grałem jako prawnik w naszej firmie. Rola bardzo przypadła mi do gustu ze względu na to, że w zwyczajnym, normalnym moim świecie też jakoś utożsamiam się z rolą osoby, która rozwiązuje konflikty. Bo w tym momencie teraz od was zależy, jak zrobicie sprawę, a to widać z tym problemem, macie jakieś pomysły. Dobra, słuchajcie, potrzebujemy nowych agregatów jak najszybciej. Część możemy wykupić, część będziemy w komis. Myślę, że to jest najrozsądniejsza sytuacja. Byłam główną księgową. Mimo wszystko, mimo tego, że nie znałam biegle całej specyfiki, całego żargonu księgowego, nie miałam problemu z grą. Wcielenie się w postać nie było żadnym problemem, było niesamowitą zabawą. Podajcie mi umiejętności, które wykorzystujecie i policzmy, ile tego mamy i wykonajmy test, aby zadać się o sprawę bardzo sprawnie. Ta karta postaci przypomina trochę CV, mamy i swoje zdjęcie, swoje jakieś dane, mamy swoje doświadczenia zawodowe, a to wszystko pozwala nam na wykorzystywanie różnych umiejętności w grze. Jakie umiejętności wykorzystacie, żeby rozwiązać sytuację? Ja na pewno towarzyskość i opanowanie oraz techniki negocjacyjne, jak zwykle. Podczas sesji gracze muszą bardzo mocno ze sobą współpracować. Najpierw się dogadać, wymyślić strategię, następnie muszą ją wdrożyć. Przez to bardzo ładnie uczą się procesów grupowych. Gracze razem przy stole omawiają jakiś problem, starają się znaleźć jego rozwiązanie, a tym samym uczą się przedsiębiorczości. Uczą się, że tak naprawdę nie ma spraw i problemów niemożliwych do rozwiązania, ponieważ wspólnymi siłami współdziałając mogą wypracować bardzo fajne rozwiązanie, a tym jest przecież przedsiębiorczość. Jest umiejętnością radzenia sobie z problemami i wyciągania z nich korzyści, prawda?